kreatywna. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy. Będzie to i z nowego towaru, i z wyprzedaży. Naprawdę są piękne perełki, dużo żakietów, płaszczy. Oczywiście jakościowe jak zawsze, z dobrych materiałów. Jeżeli interesują Was dobre składy, rzeczy vintage, moda z takiej wysokiej półki, rzeczy designerskie i w ogóle rzeczy związane ze sztuką i z modą, to zapraszam Was do zasubskrybowania koniecznie kanału i polubcie ten filmik, jeśli Wam się spodoba. Kochani, lecimy już do hola i do zakupów, oczywiście domierzymy. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście nosiłam się z zamiarem nagrywania w studio na tarasie, ale jest po pierwsze bardzo duży wiatr, naprawdę nic praktycznie nie słychać, nawet jak uchylę tu okno. Jest bardzo duże zakłócenie, więc zdecydowałam się jednak w studio, ale zobaczcie krótką przebitkę, bo Wam nagrałam, jak cudownie tam jest, że naprawdę nie chcę się wchodzić do środka, jest tak pięknie. Zobaczcie, kochani, jak dzisiaj pięknie. Chciałabym nagrywać na tarasie dla Was. Ale po pierwsze dachu nadal nie mam, a nasłonecznienie jest bardzo duże, więc nic nie będzie widać. A po drugie dzisiaj jest naprawdę mocny wiatr, co no niestety nie za bardzo nadaje się do nagrywania filmów, bo bardzo przeszkadza. Ale no boski dzień, po prostu boski dzień. Moje śniadanko tutaj kończę. Patrzcie, jak cudownie jest. Aż się chce żyć w taki dzień. Trawa już wyrosła, ale jest przepięknie po prostu. Budleja puszcza, bo trochę wymarzła niestety w tym roku. Tu też niestety listeria już przekwitła, azalie też kończą się, zaczyna się czerwiec niedługo. No, jak widzicie, niestety nie dało się, muszę zadbać, przygotować wszystko, daszek prezentowy, ten biały, który zawsze jest, żeby trochę chociaż cienia też rzucić na to studio tarasowe, więc może uda się już następnym razem albo w przyszłym tygodniu. To już powinno być na pewno. Tymczasem lecimy z zakupami. Słuchajcie, pokażę Wam trochę rzeczy takich mniejszych na początek. Mianowicie pierwsza rzecz to będzie sweter. Właściwie to jest taki sweter z takim krótszym rękawem, coś w rodzaju takiego blazerka na zimę. Jest on ręcznie robiony z wełny. Wydaje mi się, słuchajcie, że to jest alpaka, inaczej, albo jest to kaszmir, albo alpaka baby, czyli taka z młodej alpaczki wełna. Jest niesamowicie mięciusieńkie, pięknie zrobione i wygląda naprawdę jak nowe, co zresztą mam nadzieję, że uda się zobaczyć. Takie właśnie zbliżenia tam Wam pokazałam, żebyście widzieli, jak nowiutka jest ta wełna, jaka bardzo jest, no nie da się tego pokazać, jaka jest mięciusieńka. Po prostu to jest, no, niesamowite, jak aksamit takie miękkie, leciutkie i ma piękny wzór, no i ma przepiękny też kolor. Mierzę Wam to tam do jeansów. Nie ma to metki, no bo wiecie, że rzeczy samodziałowe. Prawdopodobnie to jest właśnie z baby alpaczki utkane bardzo precyzyjnie przez kogoś w naprawdę ślicznym kolorze. Także fajna zdobycz. Ja mam trochę sweterków tego typu, więc raczej sobie go nie zostawiam, ale jeśli ktoś kocha taki fuksjowy kolor i rzeczy z takich mięciutkich wełenek, to Was oczywiście zapraszam. Możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com do mnie. Kupiłam też spodnie z Benettona, wełna, boże, bawełna 100%, w pięknym, zupełnie nie moim kolorze. Ale naprawdę ślicznie uszyte, bo zobaczcie, no Benetton to wiecie, że to jest droga, dobra firma, pięknie wykończone spodnie, nawet w kieszonkach mają takie właśnie jeansowe wszywki, jak tutaj na pasku, bardzo fajny w ogóle pasek, z tyłu ma takie coś.
spodnie ze średnim stanem, nie z niskim, ale ze średnim stanem, bardzo, bardzo, bardzo gruba i przyjemna bawełna, naprawdę fajne spodnie, na nie za wysoki wzrost, chyba że ktoś chce mieć takie spodnie do kostki właśnie, takie chinosy, do botków, albo po prostu teraz na wiosnę, jak jest trochę chłodniej, bo te spodnie naprawdę są ciepłe, myślę, że można by je nawet w zimie nosić spokojnie, zupełnie spokojnie, bez rajstop, jeśli ktoś oczywiście ma takie kozaczki lub botki, na przykład w takim kasztanowym brązie albo w rudym brązie, to byłyby idealne do czegoś takiego, także naprawdę super, super. Rozmiar 36, takie może minimalnie większe 36. Na 34 będą za duże na 100%. Koszulę mam jeszcze, pokazuję Wam tutaj koszulę jedną vintage stylizacji, to tak tylko już przelotnie być może ta koszula wyląduje u Wiktora, zobaczymy, ale w każdym razie śliczne kolory ma ta koszula, ja tutaj do jeansów właśnie mierzę, ona jest taka duża jak to koszule w latach 80. z wiskozy takiej grubej i z fajnej jakości. Bardzo ładny wzór moim zdaniem. I kochani, jeszcze jedna koszula, która jest z marki Urban Silks z Toronto, czyli to jest amerykańska koszula z takiego bardzo grubego jedwabiu. Ona jest vintage, to widać, ma taki krój vintage. Można sobie by ją oczywiście skrócić i zrobić taką z niej cropped koszulę i mieć po prostu taką grubą, jedwabną koszulę z surówki jedwabnej. Nie ma tam nigdzie już metki ze składem, znaczy właściwie jest metka ze składem, ale nie ma składu. Jest metka, żartuję, jest metka, jest tylko napisane, żeby prać z podobnymi kolorami. Rozmiar 38 tej koszuli, bardzo fajna, ale jest taka szersza, więc mogłaby być też pewnie na L-kę, natomiast wtedy będzie to taka bardziej dopasowana lekko. Z podwiniętymi rękawami albo związana, bardzo ma ładny kolor, słuchajcie, tego materiału. Jest taka lekko szorstka, ale tak mi się wydaje, że jedwab surowy też jest taki właśnie szorstki. No i nazwa firmy Silks sugeruje, że jest to jedwab, taki po prostu bardzo gruby. No i słuchajcie, jak chodzi o koszulę, to tyle. Pokażę Wam jeszcze piękną spódnicę marki COS, więc super zdobycz. No, to ta rzecz była z nowego towaru, to nie było absolutnie w żaden sposób przecenione, więc uwierzcie mi, że cena była dosyć, dosyć fajna. COS rozmiar L, piękna spódnica, taka asymetryczna i zobaczcie jaka gruba. Liocel 34, 34 wiskoza i trochę jest w dodatku poliamidu i elastanu. W każdym razie prawie 70% jest to wiskoza gruba. Także super, bardzo jakościowy, naprawdę czuć, że jest to jakościowy materiał. W ogóle nie jest taki wiotki, jest to taka dzianina, ale gruba, fajna, taka naprawdę jako... No jest to na pewno L-ka, słuchajcie, bo ona ma guziczek do regulacji, można troszeczkę szerzej, troszeczkę mocniej ścisnąć w pasie, no i jest oczywiście wiązanie, którym trochę można uregulować, no ale nie będzie to raczej na M-kę, raczej powiedziałabym bardziej L-ka lub XL-ka, bo jak na to najdalsze ustawienie się nastawi. W każdym razie piękna, granatowa, jakościowa spódnica. Mierzę Wam poglądowo w stylówce, no bo wiecie, no nie da się tego na mnie tak dopasować. Trzymam z tyłu, żeby kształt spódnicy mniej więcej został taki, jaki powinien być. No i zobaczcie, jak to wygląda. Spódnica piękna, piękna. Dzisiaj mam dużo większych rzeczy, więc tak naprawdę niewiele będę mogła sobie tutaj zostawić. No, ale w każdym razie lecimy teraz z żakietami po kolei i z kurtkami. Może najpierw z żakiety. Takie najcieńsze spróbujemy. Słuchajcie, tutaj mam żakiet z Zary, z wiskozy. To jest rozmiar ML. Takie coś, on jest duży. Słuchajcie, bardziej bym polecała go na L-kę, bo na mnie te ramiona są takie oversize'owe. 100% liocel, czyli wiadomo, rodzaj wiskozy, taki dobry. Jest bardzo mięciutki i to jest typowo letni żakiet w pięknym takim miętowo-pistacjowym kolorze z guziczkami z masy perłowej. Jakość jest fajna, to jest coś takiego właśnie w jakby taki blazer, żakiet, bo on nie ma podszewki, to jest takie cieniutkie, bardzo nowa rzecz. Widzicie, tutaj nawet jeszcze ktoś nie odciął tego. Jeden guziczek tutaj jest pęknięty, ale szczerze Wam powiem, że można w ogóle jeden guzik odpróć, bo to nie jest jakieś bardzo ważne, żeby tam te trzy akurat guziki były, to nie jest jakaś bardzo, bardzo oficjalna marynarka, żeby tam musiały być trzy guziki na końcu rękawa, więc można sobie po prostu po jednym guziczku odpróć, jak ktoś nie chce, żeby tam
widać było pęknięcie. W każdym razie, bardzo fajna narzutka, pokazuję Wam tam oczywiście zupełnie też poglądowo tylko stylizacji na sukienkę, bo to jest duże, to jest po prostu duże i ramiona są duże, więc jest to taka, myślę, że spokojnie L-ka, nawet może XL-ka, bo szerokość tego jest. Bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny kolor, coś superowego do sukienki albo do letnich spodni, takich właśnie lejących. Następna rzecz jest też taka cienka, to jest kurtka też w rozmiarze L i to jest Cap-Al. Cap-Achl się to pisze, design by Cap-Achl. Kurtka taka typowo wiatrówkowa, bardzo cienka letnia. Oczywiście jest to kurtka wiatrówka, więc nie spodziewajmy się, że tu będzie nylon oczywiście. To jest typowo właśnie kurtka nowa, bo zobaczcie, tutaj mamy jeszcze woreczek foliowy z zatrzaskami zapasowymi. Gdyby coś się zepsuło, można sobie dać do krawcowej i nabić nowy zatrzask, albo jak ktoś ma narzędzia, to sam. Super, bardzo fajna kurtka z takim tutaj kołnierzem. Ma rozcięcia, zobaczcie, tam w stylówce Wam pokazuję, bo ma i zameczki takie boczne i można sobie ją tutaj związać fajnie. Super kolor, można podpiąć rękawki do góry, bo też kurtka ta posiada takie patki i zatrzaski, którymi możemy sobie, właśnie, przepraszam za szeleszczenie, no ale inaczej się nie da z tą kurtką, szeleści trochę. Taka właśnie oversize'owa, modna kurtala w śnieżno-białym kolorze na lato. W rozmiarze L, przypominam, na mnie, jak widzicie, jest naprawdę duża. Kolejna duża rzecz, naprawdę spora też. Też jest to jest nawet rozmiar XL. Nowy płaszcz z metkami. Bardzo fajnym kroju, takim trochę princeskowym. Też można podpinać mu rękawy, bo to jest cienki płaszczyk, również na lato. Mógłby to być taki płaszczyk trochę wyjściowy na lato, na większy rozmiar. Nie ma paska, słuchajcie. Chyba że gdzieś zostawiłam go na dole, a jak nie, no to trzeba sobie swój pasek, na przykład czarny lub biały dać. Albo wywiązać jakąś szarfę. W każdym razie guziczki są takie metalowe, metaliczne, metalowe i bardzo ma ładnie uszyte. Zobaczcie, jak tutaj te kontrafałdy są superowo uszyte, świetnie. I one się tak rozchodzą i jednocześnie robią się takie plisy jakby tam. Super to jest zrobione, bardzo mi się podoba. Nowy płaszczyk z meteczką, Everyday marka. I wydaje mi się, że to jest bawełna, już Wam powiem. Bawełna i poliester, połączone, tak, ale w dotyku jest bardzo bawełniane, stąd moje założenie, że bawełna, ale sądziłam właśnie, że jest tam trochę domieszki. Piękny płaszczyk i to jest taka drobniusieńka pepitka, czarno-biały wzór, fajny kołnierz, tutaj ma jakby trochę taki romantyczny, tak jak te zakładki sugerują i ten krój taki rozkloszowany, a z przodu jest taki klasyczny trenczowy. I oczywiście, że są kieszenie. Naprawdę bardzo, bardzo ładny, ciekawy płaszczyk. Super, na lato. Także też ciekawa zdobycz naprawdę. Słuchajcie, i teraz pokażę Wam trochę dwa grubsze żakiety na trochę podobnym materiale. I tak, jeden żakiet jest taki, no piękny. Słuchajcie, nie ma składu, to jest chyba szyte. Przepięknie uszyte. Na pewno jest to wełna, bo to czuć w dotyku. I ten aksamit, wydaje mi się, że to jest jedwab z wiskozą, bo ma dokładnie taki dotyk i taki feel, taki wygląd jak te jedwabno-wiskozowe rzeczy, które kupowałam. Zobaczcie, jak pięknie wykończona rzecz. Właśnie takimi aksami, taka w stylu Old Money dokładnie. Tu się odpruła jedna strona tego mankietu, ale sobie to przyszyję jedną niteczką, bo to dosłownie tylko puściło. Może jak ja mierzyłam, to pociągnęłam tutaj wieszakiem. Piękne guziczki metalowe i to jest żakiet w teraz bardzo modnym stylu, dłuższy, o takich bardziej strukturalnych ramionach, jeszcze w takim stylu vintage, ale mocno dość taliowany, więc tak polecam na taką trochę wyższą osobę na rozmiar M, nie musi być na bardzo wysoką, ale na raczej wyższą, nie nawet 1,50 m w kapeluszu, jak to się mówi, jak na przykład moja mama, to taki żakiet byłby nieproporcjonalny. Bardzo pięknie uszyta rzecz, śliczny kolor, taki, jest to taki szaro-brąz, powiedziałabym. No i zobaczcie właśnie, jak on bardzo ładnie leży, ja go mierzyłam na gołe ciało, żeby Wam pokazać, bo podszewka jest na pewno wiskozowa, z takiej porządnej wiskozy. Także naprawdę piękny, piękny, przepiękny żakiet. O rozmiar za duży na mnie, w pasie jakby ok, ale natomiast jednak ramiona są na mnie
czuć jednak tutaj ogólnie jakby w szerokości, że żakiet jest na rozmiar M. Zdecydowanie. Na L-kę będzie na pewno za mały w pasie, natomiast na M-kę będzie, powinien być właśnie super fajnie dopasowany. Słuchajcie, kolejny żakiet to jest piękna rzecz od marki Sisley. Na pewno znacie, to jest taka bliźniacza, siostrzana marka Benettona, powiedziałabym. Jest tu metka. Jest to tak piękna rzecz, że mimo, że jest bardzo krótka, taka, naprawdę na mnie jest bardzo krop, zobaczycie zaraz w stylizacji, to ten materiał jest po prostu tak niesamowicie piękny. Zobaczcie na ten wzór. Ma takie jakby komórki, jak pszczoły robią, sześciokąty takie. Beżowy, kremowy, z takim miętowym turkusem. Patrzcie, jaka podszewka z wiskozy jest w środku. No krój jest zabójczy po prostu, zobaczcie na to rozcięcie z tyłu. Krój taki trochę na lata 50, ale widać, że to jest celowy zabieg, że to ma być trochę taki retrofil. Już Wam powiem, jaki jest skład żakietu. Wełna dziewicza 78%, jedwab 20% i 2% elastanu. Jedwab z wełną. No i naprawdę czuć to, bo jest to tak jakościowe. Ja Wam to przymierzyłam do mojej jedwabnej spódnicy, tak po prostu, jako taki elegancki żakiet w stylu retro. No piękny. Jeżeli ktoś by się zakochał, bardzo chciałby niższa osoba, mieć tego typu żakiet, to polujcie, bo to jest mega perełka, mega perełka. Śliczna jest po prostu. Słuchajcie, zostały jeszcze trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest piękna kurtka. Też jest w rozmiarze raczej M, to rzecz. Tutaj jest nawet napisane M. Saint-Tropez, fajna marka. Śliczna rzecz w stylu takim trochę japońsko-fantazy. Bo ma krój kimonowy, ma taki szpiczasty... O, zobaczcie, szpiczasty kaptur. Tutaj ma brzeżek taki z takim jakby żakardowym materiałem. Przód jest taki, tu są takie jeszcze aplikacje. Złote elementy, takie jak na tych żurawiach, są też na rękawach tutaj wszyte, na tej beżowej wstawce. No, naprawdę bardzo artystyczna rzecz. I to jest ocieplana lekko kurtka, raczej na jesień i na bardzo wczesną wiosnę niż na jakieś ciepłe pory roku. Czyli jest ona dosyć ciepła, jest bardzo ciekawa, naprawdę bardzo ciekawa. W ogóle z tyłu ma taki materiał w takim bardzo dziwnym stylu, jakby trochę nieprzystającym do kurtki, ale też artystycznym. No i mierzę Wam tutaj do beżowych spodni, zobaczcie jak to wygląda. Chyba też tam zrobiłam stylizację z jeansami flare, takimi długimi. Piękna, naprawdę piękna rzecz, niesamowicie oryginalna. Oczywiście, że to wypełnienie tutaj, ocieplenie, takie lekkie pikowanie też jest artystyczne. Na pewno nie jest jakieś naturalne to ocieplenie, no bo wiecie, to jednak jest taka kurtka od spodu jakby trochę ortalionowa, lekko ocieplana, więc wierzch jest bawełna na 100%, bo sprawdzałam metkę. No i mega fajna rzecz, naprawdę mega fajna rzecz. Cała ta sukienka, którą mam na sobie, sukienka fajnej marki, bo marki Lindex, rozmiar S. Wiązana, prosta, jest to wiskoza, jeszcze sprawdzam czy 100%, bo teraz już wolę upewnić, ma guziczki zapasowe, 100% wiskoza oczywiście, super sukienka w takim modnym stylu koszulowym i w takich kolorach Burberry, nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie typowo beżowe, taka zgaszona czerwień, coś między burgundowym a czerwonym i czarny pasek, tak jakby brakuje tego drugiego narzutu w poziomie i byłaby kratka Burberry. Bardzo właśnie też w stylu takim jednocześnie luzackim i old money, bo ona ma obniżone rękawy, bardzo wygodny krój. Słuchajcie, to jest S-ka, ale spokojnie mogłaby być na M-kę, pokażę się Wam tam w stylówie. No zobaczcie zresztą, o, jest szeroka, nawet powiedziałabym, że L-ka by mogła spokojnie, tylko długość jest taka przed kolanko, więc nie jest to za długa sukienka. Super będzie wyglądała właśnie do jakiejś takiej stylizacji z beżowym żakietem oversize albo z dużym kardiganem oversize'owym. Ja tutaj sprzymierzyłam dla Was z torebką Burberry właśnie w takiej kolorystyce. Zobaczcie jak to tam wygląda i do tych beżowych bucików od Geox, takich z dziurkami, też w stylu trochę old money. Więc zrobiłam stylówki old money, a druga wersja będzie za chwilę
piękną narzutką z Zary w rozmiarze M. Ja bardzo lubię tego typu rzeczy w Zarze. Oni bardzo fajne mają, czasami te takie ala folkowe, trochę artystyczne linie i mi się bardzo podobają. Tutaj trochę był taki jaki lekko pozaciągany ten żakiecik, ale ja to wszystko tu ładnie wyrównałam. Wygląda naprawdę fajnie i to jest wiskozowe całe. Bardzo piękne ma kolory to coś, to jest taki płaszczyk, troszkę za duży na mnie, wiecie, ja bym myślała, że jakby on był o rozmiar mniejszy, to bym sobie go zostawiła, bo on naprawdę ma, patrzcie, jakie piękne kolory. Bardziej wydaje mi się to być M-ką, fajnie wygląda z rękawami wywiniętymi. Spróbowałam właśnie dla Was to na dwa sposoby, jeden sposób jest z tą sukienką, którą właśnie mam na sobie, a drugi po prostu z czymś innym, zobaczcie jak to wygląda. Naprawdę fajny. Kolorki ma piękne, z takim też turkusem, trochę borda jest w tym, trochę kwiatów, trochę takich geometrycznych wzorów, więc naprawdę rzecz taka z wyobraźnią, powiedziałabym. Bardzo lubię takie rzeczy z wyobraźnią. Jestem ciekawa też oczywiście Waszych opinii, co się Wam najbardziej podobało. Słuchajcie, w następnym filmiku też będę miała fajne rzeczy, tak bardzo jakościowe rzeczy, przepiękne swetry, bardzo modne i z ekstra włókien. Będzie piękna sukienka, będzie też niespodzianka, będzie kilka stylówek inspirowanych projektantami, typu właśnie czy Chanel, czy Dior, czy Armani. Także zobaczycie jakieś przebitki z nowych kolekcji letnich i moje inspiracje ciuchami. Także zapraszam Was już też na niedzielę, a tymczasem na dzisiaj żegnam się z Wami, pozdrawiam, miłego popołudnia i końca tygodnia. Cześć!